Cześć, ekipa Max Story wyrusza dzisiaj na miasto. Pytamy krakowian, czy znają nasze hity sprzed lat. Przemek Kubera właśnie pyta Adama Mickiewicza. Przemek, no i co, zna? No, powiedział, że zna wszystkie, ale nagrody nie chce, więc idziemy rozdawać dalej. No to lecimy. Przepraszam bardzo, bo ja chciałam zapytać o kilka hitów RMF Max. Mamy dla Was taką zabawę i właściwie grę związaną z muzyką. I to na pewno jest muzyka, tak strzelam, trochę starsza od Was. Jak dobrze znacie stare numery? Tak mniej więcej 2004, 5 rok? No powiedzmy, że jakoś tam znam. Jak stare kawałki Pan pamięta? Bo widzę po stroju, że XVII wiek to lekko. No gdzieś tak koło tego coś. Puścimy Ci kilka kawałków i zobaczymy, czy zdołasz je rozpoznać. Meteor. Jest, mamy to. I za dwie minuty wrócimy po Krzyśka. Dobra, zaliczamy Barbra Streisand. Czy znacie może utwory RMF Max? Nie? A ty? A, Donatan i Cleo, tak? A, dobrze. Dla mnie masz styla. O, brawo, brawo, jesteś po prostu naszym... Ja po prostu chciałem, żebyś do mnie powiedziała. Pawle, mamy dla ciebie bezprzewodowy głośnik RMF Max na 15-lecie, co ty na to? Chętnie, wszystkie, jak za darmo, to zawsze. Ale kopak odzyskam, nie? My rozdaliśmy już wszystkie głośniki, ale jesteśmy ciekawi, czy sami odgadnęlibyście utwory, o które dziś pytaliśmy krakowian. A taki sam głośnik można zgarnąć na antenie RMF Max co niedzielę w specjalnym programie Max Story. To program na 15 urodziny naszego radia. Zapraszamy, jak zawsze, w stałym składzie. Ewelina Sieńko. I Przemek Kubera. Słyszymy się w najbliższą niedzielę. Pa, pa. Hity na maksa.